dobra. Na początku gratulacje. Bardzo fajny panel. Panel, który jako jeden z nielicznych mocno aktywizował uczestników. Takie było założenie od początku? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Takie założenie od początku. Tak jak mówiłyśmy na naszym panelu, coraz bardziej mamy takie przeświadczenie, że chcemy aktywizować uczestników. Widzimy, jak to wygląda na naszych warsztatach. Ich aktywność to jest wartość dodana szkolenia. Moniko, mówiłyście o 7 grzechach, ale ci, którzy byli na tym panelu, chyba jeszcze dorzucili 17 różnych grzechów. Czy tak jest źle w naszej branży z punktu widzenia zarządzania? Prawda jest taka, że te wszystkie grzechy, one łączą się ze sobą. Więc moglibyśmy, gdybyśmy jeszcze mieli godzinę, to byśmy jeszcze mogli spokojnie kolejne 20-30 tych grzechów dorzucić. Nie jest źle. Fajnie, że rozmawiamy. Na naszą prelekcję przyszło, myślę, że ponad 100 osób. Siedzieli na oknach, siedzieli na podłodze. Jest to największa satysfakcja dla nas, bo pamiętam, że jeszcze kilka lat temu na tego typu tematy było kilka osób, które w ogóle były zainteresowane. Ja czasem odnoszę takie wrażenie, że umysłom ścisłym no to łatwiej się rozmawia z tym komputerem, a niekoniecznie radzą sobie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nawet dzisiaj kilka razy padło takie stwierdzenie, że szefowie nie chcą słuchać pracowników. Czy często się z tym problemem stykacie? Tak, problemy komunikacyjne w firmach to tak naprawdę jeden z głównych grzechów, jakie obserwujemy, ale to, co Monika powiedziała, fajne jest to, że pojawia się świadomość właścicieli firm i jest taka potrzeba, żeby to rozwijać, żeby rozmawiać i to jest dobry początek do tego, żeby coś zmienić. Jaki wy macie wniosek po tej prelekcji? Wniosek po tej prelekcji, że warto rozmawiać. Że warto rozmawiać między sobą, między nami operatorami i warto rozmawiać z pracownikami. W zasadzie to się przewijało przez wszystkie nasze grzechy główne i wszędzie, w każdej recepcie na te grzechy było właśnie to, że warto po prostu ze sobą rozmawiać. Okej, okay, jak podsumujecie w zasadzie dzisiaj z pierwszy dzień, jak wrażenia z tej konferencji w Jachlandze? Dla mnie wrażenia cudowne, cudowni ludzie, dużo rozmów, dużo wymiany doświadczeń, więc jak najbardziej pozytywnie. Wrócicie z nowymi klientami? Dobre pytanie. Wszystko zależy od klientów. Dla nas najważniejsze jest to, żeby pracownicy wrócili, szefowie wrócili do firm i żeby wdrożyli zmianę. Jeżeli będą nas do tej zmiany potrzebować, jesteśmy zawsze pod telefonem.